Dziękuję bardzo. Wojciech Iwańczak. Właściwie taki suplement maleńki chciałbym dodać do tych wszystkich pięknych referatów, które usłyszeliśmy. Profesor Drozdowski tak en passant prześlizgnął się, zresztą słusznie musiał wszystkie sprawy uwzględnić, takie kluczowe. O początkach Bujaka wspomniał, że zaczynał od geografii. I może nie tyle od geografii, ale raczej od kartografii. To jest jego pierwsza taka rozprawa młodziutkiego Bujaka, 20-paroletniego, o mapach żeglarskich. To było bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ w historiografii światowej mapami żeglarskimi na serio, to jest taki mój konik trochę, więc kilka słów niedługo zapewniam, zajęto się nieco później. Taki niemiecki historyk kartografii Konrad Kretschmer, znakomity, w 1909 roku, więc kilka lat później, wydał o tych mapach żeglarskich rozprawę, o włoskich mapach żeglarskich, ale po niemiecku. Myślę, że ta rozprawa Franciszka Bujaka nie weszła do światowego obiegu, mimo że jeśli idzie o jej poziom naukowy, no, absolutnie była na bardzo wysokim właśnie poziomie, no, w języku polskim. Natomiast te niemieckie, inne weszły do tego światowego, do tej światowej cyrkulacji. Joachim Lelewel, nasz wielki historyk, ojciec właściwie nowoczesnej nauki historycznej w Polsce, wszedł do obiegu światowego i do dzisiaj w największych bibliotekach świata Joachima Lelewela dzieła stoją na półkach, no bo w większości publikował po francusku. O numizmatyce, o geografii wieka, la geografii du Moyen-Âge, kartografii i tak dalej. I to weszło do... Więc ta rozprawka jedna, pojedyncza, bo jak później przestał się tym zajmować, poświęcił się tym wszystkim sprawom, o którym tu dzisiaj panowie tak pięknie opowiadali, dzieją wsi, właściwie od tych młodzieńczych zainteresowań odszedł, ale myślę, że warto właśnie w kontekście tej jego bogatej osobowości naukowej, tej dociekliwości, pamiętać, że była to taka umysłowość niezwykle wszechstronna. On potrafił jako młody człowiek wziąć się za temat trudny ogromnie, zrobił go perfekcyjnie, później się zajął czymś innym, ale myślę, że jeśli idzie o kształtowanie jego warsztatu naukowego, to był bardzo ważny moment. No i taka uwaga może jeszcze sprowokowana przez referat pana dyrektora, doktora Miaska. No, Bujak szuka tamtych początków, początki tego narodu. Jak to się stało? To zresztą był strasznie taki temat gorący, który wielu historyków ekscytował. Jak to się stało, że była jakaś ta wspólnota na początku i później się podzielili? Jedni się zrobili rządzącymi, a drudzy się zrobili rządzonymi. Jak tutaj, co tam się stało takiego dziwnego, że raptownie to społeczeństwo, ta wspólnota podzieliła się na dwie grupy i jedni są na górze, drudzy na dole i właściwie już później nie ma powrotu, niemalże. I później to się pogłębia, wręcz jeszcze te podziały społeczne, stanowe, czy jak tam je nazwiemy, się pogłębiają. Ale jednocześnie jest cały czas taka jakby tęsknota i przywoływanie tych plebejskich, ludowych początków. No, przypomniał pan słusznie tego piasta naszego kołodzieja nieszczęsnego, nieszczęsnego, bo nic o nim bliższego nie wiemy, czy był w ogóle taki, nie bardzo wiemy. Ale przecież Czesi mają Przemysła Oracza. Też, prawda, rolnik zaczął dynastię pierwszą, wspaniał. I jest kilka jeszcze dynastii europejskich, które się do chłopskich początków odwołują właśnie, tych korzeni plebejskich szukają i szczycą się tym, że na początku stał tam jakiś oracz, rolnik, jakiś w każdym razie włościanin i później państwo jakoś w tym rozwoju historycznym rozwijało się lepiej lub gorzej, ale te początki plebejskie w bardzo poważnych dynastiach europejskich są bardzo mocno podkreślane. Zresztą rola chłopa nigdy nie była lekka i tylko już, żeby nie przedłużać, powiem, że taki był do chłopa w ogóle w historii był taki ambiwalentny stosunek, upraszczając trochę. W średniowieczu na przykład chłop był
ośmieszany, wykpiwany. Jest wiele dzieł literatury różnej, dawnej, gdzie chłop jest porównywany do ciemnego zwierzęcia, prymitywny, brzydki, jakiś taki nieestetyczny, nie umie się zachować. W jednym z wierszy czeskich na przykład mówi się, że na dworze to tańczą, natomiast chłop nawet tańczyć nie umie, tylko wykonuje jakieś świńskie skoki. Tam się jakoś podryguje paskudnie, niezgrabnie, bo do tańca to on się nie nadaje, jest niezgrabny, taki z grubsza ciosany, więc takie szyderstwa i takie właśnie deprecjonowanie chłopa to jest bardzo silny nurt w ogóle w literaturze i w kulturze światowej, ale z drugiej strony ten chłop dostawał szansę i na przykład kaznodzieje średniowieczni, niektórzy, oczywiście nie uogólniam, uważali, że ten chłop jest już tak gnębiony, tak gnojony, tak tam już obświniony przez tych różnych niedobrych innych ludzi, ale do zbawienia chłop będzie pierwszy, bo tyle się wycierpiał na ziemi, że tam na tych wyższych piętrach to chłop będzie pierwszy i on wtedy będzie na górze, a ci wszyscy panowie będą niżej od niego. Dziękuję Państwu.